Cześć i czołem, moje kochane siorki, agaczej, cześć i czołgiem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Asy Pancerne. Przed wami bitwa, przed której pokazanie może nie się wzbraniałem, ale nie chciałem się pokazać, bo to jest niski tier. Taka niszczarka czwartego tieru. Nie ma też 4K damage'a, bo taki jest w teorii limit na zakwalifikowanie się do asów pancernych, ale zobaczyłem tą powtóreczkę, zobaczyłem, co robili przeciwnicy, zobaczyłem, co robi Janek, czyli Master Yi, i uznałem, że nie, no muszę tą bitwę pokazać, no nie ma siły, trzeba ją pokazać, bo bitwa jest nieprzeciętna, że przede wszystkim tak, Masterku, Janku, brawa dla ciebie, bo bitwa naprawdę fajna, bitwa, która wam pokaże, jak się fajnie kontować, jak wykorzystywać umiejętności swoje, jak wykorzystywać ukształtowanie terenu itp. itd. To wszystko się tutaj będzie zgadzało, ale grzechem byłoby nie spojrzeć na to, co się tutaj działo podczas tej bitwy, i jako noob, jako osoba, która się na wocie nie zna i nie umie grać, stwierdzam, że Janku, zagrałeś świetną bitwę, wykorzystałeś błędy przeciwników w sposób idealny, ale gdyby przeciwnicy mieli chociaż IQ większe niż jeden, oczywiście przepraszam was przeciwnicy czerwoni, to by cię zjedli w kolejne 40 sekund, które macie. Gdyby mieli mózg, to mniej więcej około 13 minut, bo tu widać wrogu, już by ci nie było. Ustawiłeś się świetnie, skontowałeś. PZ3J. Cicho. Ciche. I jeszcze rozumiem, że dwa czołgi w tej chwili kampią i dingają. Ty robisz damage, niemalże free damage. Świetnie jesteś ustawiony, świetnie skontowany. To widać, pokazujesz, nie pokazujesz dolnej płyty. Pokazujesz tylko działo, cofasz się po strzale. Ale zobacz, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery czołgi przeciwnika. A ty jesteś sam. Cztery czołgi przeciwnika wyjeżdżają na ciebie po kolei, a ty sobie, byczku, strzelasz. Będzie moment, że będzie 5 czołgów przeciwnika tutaj. Teraz masz 4, artyleria się wstrzeliła. Raz, dwa, trzy. Już mamy 5 czołgów. Mamy 5 czołgów przeciwnika. Ty jesteś sam, niszczarką, która nie obraca wieży. Oni powinni cię zjeść. Oni powinni cię zjeść. U nas Stugi, Matilda kampią na bazie, nie wiadomo dlaczego. Kolejny czołg przyjeżdża, STV-ka przyjeżdża, 5. czołg w tym miejscu. I oni wszyscy kampią. Ja tego naprawdę nie kumam. Stuart tam coś z tyłu robi. Zamiast wyjechać, skończyć ciebie, potem skończyć te 2-8, oni stoją. I zobacz, zobacz, ty się teraz jeszcze wychylasz w ten sposób. Robisz sidescrapa boczkiem, bo oni stoją. Jest ich 3 i stoją. Było ich 5, stoją. Nie kumam tego. Janku, zagrałeś świetną bitwę, ale to, co zrobili przeciwnicy, mówi się, że się gra tak, jak przeciwnik pozwala, nie? I to się jakby wszystko zgadza. Ale tutaj przeciwnik zagrał świetnie. Wykorzystałeś ich nubostwo albo ich markowość w sposób wręcz perfekcyjny. Nie straciłeś prawie w ogóle życia. Masz już 2 fragi i 2000 damage'a. Ja na headserze chyba nigdy nie zrobiłem 2000 damage'a. A ty tego jeszcze troszkę zrobisz i też fragów też przybędzie. Także Janku, no, przepychacz na tej mapie opanowałeś do perfekcji. Sidescrap opanowałeś do perfekcji. Mądre wykorzystywanie swojego czołgu. Idealo. Mogę ci tylko przyklasnąć.
Ale nie możemy zapomnieć też o tym, że przeciwnicy po prostu zagrali jak ja. Trzeci frag, ogryzek, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że pozbyliśmy się ciężkiego przeciwnika, którym jest Matilda, bo to jak wiecie jest czołg z pancerzem, który sobie w kaszę dmuchać nie potrafi. Ciężko go przebić, szczególnie z przodu. A ty co? A ty chyba czułeś, że będziesz w markowych hasach, więc robisz to samo, co robi Kuba, czyli śmigasz byczku tym swoim headsetkiem po kolejne fragansony. Stewart, który tam stał, nie wiadomo po co, zamiast cię objechać tym swoim karabinkiem, wpakować ci serię w tył, jak byłeś sam, on tam stał i ty go teraz, podejrzewam, za chwilę, już za moment, pokarasz dziada jednego, no bo jak ktoś gra jak debil, no to nie może być i żyć, więc trzeba go po prostu zabić. Także 400 kolejne damage'a. Ja dzisiaj grałem niszczarką francuską 4 tieru i od Stewarda się 4 razy odbiłem, także można, nie wiedziałem, że można, od boku Stewarda się odbiłem, ale można. Kolejny frakson, no niestety, artyleria, headset na ciebie uwzięły, bywa różnie, ale bitwa, słuchajcie, jest wygrana. Przyspieszymy. Przeciwnicy padają po kolei, tutaj Hetzer też dostał w ciry i tutaj Hetzer u przeciwników ma aż 5 fragów, więc jest jeszcze trochę lepszy od ciebie, ale no muszę przyznać, że twój poziom opanowania tego czołgu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Jak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o wyniki? 2400 uszkodzeń, 4 fragensony, jeżeli chodzi o drużynę, no to słuchaj, miałeś najwięcej damage'a. Wtedy jak pancerz, no okej, miał 5 fragów, ale damage'a mało mniej. I to by tylko można, słuchaj, byczku, pogratulować. Świetna bitwa. I nawet zarobić 30 koła bez konta premium. Bez takich udziwnień na czwartym tierze, to też jest dobry i to nawet powiedziałbym bardzo dobry wynik, także gratuluję ci, Janku, liczę, że takich powtóreczek będzie więcej i was też zapraszam do wysłania powtóreczek, tylko pamiętajcie właśnie o tych planszach, które tutaj widzicie, żebym mógł też pokazać, ile było plusków goldowych, jakie te wyniki były dokładnie. A wam dziękuję pięknie, słuchajcie, Spotter Hetzer, no on jest przecież ślepy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.